Prawdopodobnie sprzedawca smartfonów polecił Ci jakiś model argumentując, że robi świetne zdjęcia. Z telefonami jakoś już tak jest, że niektóre modele robią lepsze zdjęcia od innych, ale potem okazuje się, że one same z siebie nie robią zdjęć, trzeba im w tym jakoś pomóc. Poza atrakcyjnym tematem na zdjęciu liczy się także to, w jaki sposób wykorzystasz możliwości swojego aparatu w smartfonie. Zresztą jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że aparaty w smartfonach mają swoje ograniczenia i żeby robić nimi dobre zdjęcia, trzeba się naprawdę bardzo postarać. Zresztą właśnie dlatego Postanowiłem nagrać ten poradnik, żeby dać wam kilka rad, które pozwolą już teraz robić lepsze zdjęcia smartfonem. Absolutną podstawą dobrych zdjęć jest to, czy mamy czysty obiektyw. Nie ma możliwości, aby obiektyw smartfona nie zabrudził się podczas używania go w innych celach niż fotografowanie. Dlatego przed zrobieniem zdjęcia upewnij się, że masz czysty obiektyw. Przetrzyj go szmatką lub własną koszulką. Najlepiej jeszcze przy czyszczeniu, chuchnąć na obiektyw, żeby mieć pewność, że ten obiektyw będzie dobrze wyczyszczony, że zejdą z niego wszelkie zabrudzenia. To, co czyni zdjęcie ciekawszym jest. Odpowiednia kompozycja. Jeśli uwieczniasz widok, to zastanów się, co jest ciekawsze w danym momencie: niebo czy ziemia. Wówczas daj więcej miejsca na zdjęciu tej ciekawszej części. Naszym naturalnym odruchem jest fotografowanie z wysokości oczu. Jednak czasem wystarczy tylko zmienić kąt patrzenia. Postaraj się spojrzeć na fotografowaną scenę z zupełnie nietypowej perspektywy. Patrz w górę lub całkowicie w dół. Staraj się sfotografować dany przedmiot lub scenę z zaskakującej perspektywy, tak jakbyś nigdy nie spojrzał na daną rzecz. Dzięki temu oglądający nasze zdjęcia będą zupełnie zaskakujące. Skoczeni. Czasem dobrym rozwiązaniem może być przekręcenie aparatu góra dół. Aparaty umieszczone są u góry smartfona. Przekręcając je do góry nogami, uzyskujemy zupełnie inny efekt na zdjęciu. Czasem udaje się w ten sposób wytworzyć efekt głębi. Nie bój się korzystać z automatycznych programów umieszczonych w aparacie, takich jak tryb sportowy czy zdjęcia na długiej ekspozycji. Uzyskanie efektu płynącej wody czy też zamrożenia ruchu przy szybkich ujęciach możesz także uzyskać w trybie Pro, natomiast automatyczne programy pozwolą Ci uzyskać ten efekt o wiele łatwiej. Na początek wypróbuj tryb nocny i spróbuj złapać kilka ciekawych ujęć tuż po zapadnięciu zbroku. Dużym problemem dla wielu osób fotografujących smartfonem jest to, że zdjęcia są poruszone. I ma to swoją przyczynę w złym trzymaniu smartfona. Postaraj się chwycić sprzęt w stabilny sposób. Najlepiej oburącz i nie ruszaj nim podczas wykonywania zdjęcia. Jeśli to możliwe, wykorzystaj przycisk ściszania głosu jako spust migawki zamiast korzystać z przycisku na ekranie. Pozwoli to zminimalizować poruszenie aparatu. Powstrzymaj się także od powiększania szczegółów na zdjęciu w ręczny sposób. Jeśli masz taką opcję, to skorzystaj z zoomu optycznego. Niektóre smartfony mają do wyboru zoom X3 lub X10, to chodzi o powiększenie, działające na zasadzie osobnego obiektywu o dłuższej ogniskowej. Rób zbliżenia, korzystając tylko z takich opcji. Przybliżanie cyfrowe powoduje utratę jakości. Fotografuj w odpowiednich porach. Postaraj się wykorzystać możliwości fotograficzne swojego smartfona w odpowiednim świetle. Zdjęcia najlepiej robi się przed zachodem słońca albo z samego rana. Jeśli nie będziesz mieć takiej możliwości, Postaraj się robić zdjęcia w cieniu, mając słońce za sobą lub z boku. Smartfony słabo radzą sobie w przypadku fotografowania pod światło. Pamiętaj też, że najjaśniejsza część na zdjęciu psuje kolory i ekspozycję. Kliknij na nią i już za chwilę będziesz mieć wszystko dobrze ustawione. Albo skorzystaj z suwaka na ekranie. Przyłóż palec do ekranu i za chwilę pojawi się suwak, który pozwoli ci rozjaśnić lub przyciemnić ekspozycję na zdjęciu. Jeśli już koniecznie musisz zrobić sobie selfie, skorzystaj z aparatu, który znajduje się z tyłu smartfona. Aparaty umieszczone z przodu nie są zbytnio dobrej jakości. W części przypadków producenci smartfonów nie podają nam nawet danych technicznych aparatu znajdującego się z przodu smartfona, co powinno nam wiele mówić o jakości tej kamery, która jest tutaj umieszczona. PS, staraj się robić zdjęcia z bliskiej odległości. Obiektywy w smartfonach bardzo dobrze odwzorowują rzeczywistość, kiedy fotografujemy z bliska. Jeśli zależy Ci na wyraźnym ujęciu, postaraj się podejść jak najbliżej fotografowanego przedmiotu lub sceny. Mam nadzieję, że ten film spełnił Wasze oczekiwania. Jeżeli tak, to poproszę Was o zmasakrowanie przycisku kciuka w górę. Przypominam, że nazywam się Jacek Siwko, a strona, którą rekomenduję to niezłeaparaty.pl